Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z Totally Accurate Battle Simulator. A dzisiaj będziemy testowali moje jednostki kontra jednostki, które są na przykład w grze. No więc lecimy w sandbox i mapę symulacyjną sobie weźmiemy. Jakąś fajną mapę może sobie znajdziemy. Może ta będzie fajna jakaś taka. Którą tu mapę sobie wybrać? Taką z dziurami, myślę, że ona może być fajna. Sobie nigdy na niej nie grałem, bo ja rzadko kiedy gram na tych mapach symulacyjnych. No więc tak wygląda mapa, mamy dziury do nicości. Tak, w zasadzie, no więc dobrze. I tu mam jednostki, które nazywam moje. Ale mam też wiele jednostki, czy bohaterowie, nowoczesne, Rzymianie. No to Zoro, to takie to moje eksperymenty. No więc dobrze, wiecie, mamy tutaj moje. No więc może zrobimy sobie na przykład takich żołnierzy. Mamy ich 14 kontra na przykład strzelców, może też mamy jakichś strzelców. Typu na przykład 14 łuczników. O! No więc dobrze. Zobaczmy, która frakcja sobie najlepiej poradzi. Jak na razie to chyba nikt nie wpada do tej dziury. No, ktoś mi mówi, że moja armia z muszkietami sobie lepiej poradzi. No chyba, że nie będą wystrzelani przez tę dwójkę tutaj panów. Gdzie wy się cofacie? Panowie, to jest głupia taktyka, ale... Co? Serio? Wygrali dlatego, że głupole pospadały z mapy? Dobra, ale generalnie to wiemy, jak to by się skończyło to starcie. Ja takich głupoli stworzyłem. Dobra, zobaczmy, jak armia Turków sobie poradzi. Też takie głupole, ale przynajmniej tarczy mają. Co wy robicie? Jak ten macha tu karabinem, z moim muszkietem? Dobra. Strzelają? Panowie, gdzie tak do góry? No nie poddawaj się. Dawaj. Pokażcie im, Turcy. Może jakoś później bardziej równą mapę znajdziemy. Mam pomysł, znajdziemy sobie taką bardziej równą mapę. To będziemy mogli sobie powiedzieć szarże husarii. To pewnie był już taki jeden odcinek, no ale musimy sobie tak zobaczyć, na przykład, bo jak Husaria jest lepsza od kawalerii, którą mamy w grze, więc bym sobie pojawiłem tak z 14, żeby nie była pechowa liczba. I na przykład renesans i robimy tutaj tych. Też 14. Która kawaleria okaże się lepsza? No zdecydowanie ta, która była w grze. No bo widzicie. W tapsie nie da się robić takich koni. W tapsie. Nie, moja husaria wygrała. No, w tapsie konie to coś takiego. No ale dobra. To może zobaczymy, bo tu są jeszcze rydwany. Taką kawalerię to może akurat nie, to jeszcze nie są rydwany, ale też trzeba zobaczyć, jak z tymi sobie poradzą. No to jedziesz, husaria. Co oni tak przewalają w ogóle? Przejechali po nich tymi kopiami, zadzikali, oni ciągle żyją. To nie zła ta husaria. No tego to raczej chyba nie wygrają. Tylko nie mają ci niebiescy takie większe i w ogóle. Dawaj, husaria, dźgać ich. Chodź, dziomek, ty będziesz wielkim. Aha, wygrywamy teraz. Dobra. A to byłem ja. Patrzę w dół. Na swoją lance. A, to może mój koń był. No. No to taki smutek. No ale dobra. No naprawdę, nie, no gdzieś tutaj miałem sekret to... Legacy. Jest! Mamy tutaj rydwany. O, trochę ich będzie. Tak wyglądają panowie w rydwanach. Co ci się stało? Na czym oni w ogóle siedzą? Przecież tutaj widać już jakieś skroki. No to ciekawa armia. Ten jaki kozak. Nie będzie tak po prostu trzymał normalnie lance. On będzie sobie przez głowę. Moja piękna, wspaniała husaria przeciwko... Rzymianie.
Mi się przewrócili, ci przejechali taką po prostu. Przejechali to moją husarię, no. Ona ciągle żyje. Pomimo tego, że wszyscy chyba już konie stracili dawno temu. No mogliby naprawić, żeby takie konie jak tutaj z obonem, co bardziej wytrzymałe, lepsze i w ogóle. No to może moja husaria nie może przegrać. Chociaż, dobra. Panie, to kogo ja tutaj wlazłem? No nieważne, husarz, wyjmij tę swoją kopię. Idź goj! Jeszcze wygrałem. Taki jestem zdolny. Dobrze. Może weźmiemy... takich panów, którzy będą turlali na beczce. I tak wygrali. Powiem tylko, że te beczki to były beczkami dynamitu. To moich husarii nie sprawiło to większego problemu. O, takich z zatrutymi strzałkami. Jednostki plemienne, co prawda. Ale no, wyglądają fajnie. Także klikamy start i zatruli moją husarię. Ale to moich husarzy i tak nie powstrzymało przed zwyciężeniem tej bitwy. To są jeszcze jacyś łucznicy. Jak wy wyglądacie? No. Okej. Ta moja wspaniała husaria. Ten gościu to chyba nie umie jeździć na koniu. Się przykleił do niego jakoś. Jaki to ten gościu, ty nie spadasz? Jak ty... to jakiegoś super glu chyba użył. Ten koń to aż skacze. Dobra. Start. I zwolnione tempo. Jum. Piękna szarża husaria. Nie ma co. Wszyscy się poszli. Jak to wygląda? Jakby trupem wszyscy nagle padli i obstali teraz. On ten umarł. Wstali i pozamiatane. Jak to wyglądało? Dobra. On jakiś pesant, czy jak mu tam. Co to w ogóle jest za jednostka? Jakaś takaś. Jakiś wszyscy wrócili. I jak to dziwnie wygląda. Jak tutaj walecznio? On tylko, że nie żyje. No trudno, ale waleczna poza. Jakby gdzieś leciał. Do nieba chyba już. No dobra. Czarodziej. Armia Harrych Potterów. Czy sobie poradzi z husarią? Strzelili w nich czymś? Jej! No to są... To byli godni bardzo przeciwnicy. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ten pan zginął. Czy on jest czymś gnięty? Nie wiem, no. A to jest chyba jakiś zdrajca, ten chucerz, bo on nie jest już czerwony, jest niebieski. To tu idzie. Co to zbroja jakaś taka? Dobra, nieważne. Czarodzieje nawet nie byli w stanie sobie po... Dobra, weźmy sobie tora, dwóch torów. Jaki wywalili. Co, wygrali? Moje husarze? Dobra, to zrobimy sobie więcej torów, tych 14. Czy moja wspaniała husaria poradzi sobie z 14 torami? A z dwoma sobie poradziła. Jej, ale ich wysadzili normalnie. Wysadzili tych moich husarzy biednych. Ale i tak wygrali. Moja husaria jest niepokonana. Dobra, czołgi. Po 6000. Dobra, zbyli 14 czołgów. Oj, biedny. Co? Wybuchy, pościgi. Ktoś leciał. Też coś leci. Ktoś mi mówi, że ta husaria to tam... Ale ktoś tu żyje... Wygrali! Co? Oni z czołgami nawet wygrali! Hardkorowi są superbokserzy. Dajcie radę z superbokserami. Dawać. Weź, kto tam poleciał? Gdzie się tobie tak śpieszy? Ty ciągle żyjesz, jak Superman wyglądasz. Wyglądasz, ziomek. Jedzie tak się śpieszy. Tawernę jakoś otworzyli? Może tak. Dobra. Teraz takie coś. Oho, to może już moją husarię pokonać, jak takie 14 nastawimy. Trochę, żebym przesadził.
Patrzę na cenę. Co? Nie, co ja zrobiłem? Usunąłem ich wszystkich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. I kto wygra to starcie? Cóż, powiem tak. Oni powiedzą, zadali samych siebie, ale wydaje mi się, że moja husaria raczej nie ma tu większych szans. To są już zbyt silne jednostki, nawet jak na moją husarię. Jakby było ich więcej, może by sobie poradzili, ale dobra, to już... Biedna husaria, dobra. O, dziomek. Masz niewiele życia, dawaj, jesteś ostatnim husarzem. Będziesz omijał ich strzały, pięknie. Dawaj. Nie pokonają cię jakieś czarne cusie. No ale, ale złowrogie spojrzenie. No cóż, moja husaria nie zawsze sobie daje radę. Ciekawe, czy z jednym by sobie poradzili. Nie, nawet z jednym by sobie nie poradzili, no więc... Najbardziej z 14, ale weźmy z tego super gościa. Jak on poradzi sobie z moją husarią? Nie, on sobie nie poradził z moją husarią, jest niby lepszą jednostką. Weźmy sobie teraz stąd. A nie, to stąd braliśmy. Teraz sekretne jednostki. Balonierowie. No i jak lecieli. Moją husarię porywacie do nieba. Orzwy. Teraz ich spuszczają, biednych. No to będzie ciekawa walka. Jak oni tak bezwładnie latają. A, dobra, to dlatego, że nie żyją. Ha, halo? No dobra, może weźmiemy sobie takich susiów. A, wy macie jakieś podpalające coś, nie? Ujojo, no wybuchające to macie. Ale to wam chyba w niczym nie pomoże, dokładnie. Moja husaria wygrała. O, tacy będą... Rozumiem, że moje husarie mają tak... wywali tym podmuchem wiatru. Nie, to i tak za mało na moją husarię. Raptory. Teraz się rozpoczyna na coś ciekawego. Husaria kontra raptory. Ostatnio sobie z dinozaurami jeździła. Teacher. Nauczyciel. Co husaria może być nauczyciel? Nie wykonali pracy domowej? No ale żeby się na nich ze szpadami rzucać, to już chyba trochę za dużo, że... Nie wykonali pracy domowej, a ci nimi ze szpadami idą. Dobra, jakiś... Jakiś taki... Aha, błazen. Gdzie mi tu dzidu? O. Ciekawie wygląda ci... Ale dobra. Czy husaria poradzi sobie z błazenami? No, tak jakby. Sobie poradzi. Panu jakieś... Uga-buga tańczy. Jak to wygląda? Ta jego poza. Dobra. Więźniowie, uciekli więźniowie z więzienia. Przeskoczyli nad husarią. Sprytne. Czemu ja to wcześniej nie wpadę, że po co stać i strzelać do husarii, skoro można nad nią przeskoczyć, prawda? Kusznicy. To będzie ciekawe, stać, to jest jednak jednostka strzelająca już. Chińscy. Chińczycy kontra Polska. Kto wygra? Jakich tu z kuszami postrzelili? Mało co trafili, bym powiedział, ale husaria i tak wygrała. Nie dziwnego, jak się strzela w ziemię, a nie tam, gdzie trzeba. Kaci. Uhu. Czy kaci poradzą sobie z husarią? Chyba nie. Czy sobie z tą husarią pewnie nic nie radzi, tylko jakaś... Zamaskowana postać, która miała ręce dookoła siebie i strzelała jakimiś czarnymi. Teraz jacyś... Wikingowie! Dawać... Co wy im zrobiliście? Pomimo tego, że większość postać została wydmuchana, hen daleko stąd, to i tak sobie nie poradzili. Dekwondo. Jak tam wykopali konia? Przegrał. Husaria wygrała, tak kłon to przegrało. O, teraz będzie jeździec z raptorem.
Ale i tak przegrywają. Czyli liderki. Co mogą zrobić liderki Kusari? Najwyżej im pogibicować. Aha. Będą strzelać w nich konfetti. Co komu złego zrobiła konfetti Kupidy? Kupidyn. Co złego może zrobić Kupidyn? On to był raczej dobry z tego co pamiętam, a nie strzelał. A nie zabijał. Jak w nich strzelił serduszkiem? Ale jak Kupidyn wcale nie był takim dobrym. I ja tu jeszcze jednostek do sprawdzenia. Może sobie... Dobra, wiecie co? Mam plan. Zrobimy sobie jeszcze drugi odcinek z tego testowania. Ja wam dziękuję. Do zobaczenia. Czołem.